Tektoniczne ruchy w PiS. Wszystko zacznie się po wyborach? Otoczenie Morawieckiego reaguje. Szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak zapowiada, że na kongresie partyjnym 12 października dojdzie do połączenia PiS i suwerennej Polski. Sprawa budzi ogromne emocje. Media donoszą, że w PiS rozpętała się prawdziwa burza. Miało dojść nawet do tego, że grupa posłów szykowała się do opuszczenia partii. Zapytaliśmy o tę sprawę w otoczeniu byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński otwarcie przyznał, że będzie dążył do połączenia suwerennej Polski z PiS. Głośny sprzeciw wyraził Michał Dworczyk, bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, dziś europoseł PiS. Fuzja PiS i suwerennej Polski. Rozpętała się burza? Jestem przeciwnikiem połączenia Prawa i Sprawiedliwości z suwerenną Polską, powiedział w TVN24 były szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego Michał Dworczyk. W moim przekonaniu to środowisko, suwerenna Polska, redaktor, w dużej mierze jest winne przegranych wyborów w 2023 roku, dodawał i stwierdził, że w kierownictwie tej partii jest sporo osób, które są cyniczne, radykalne i nastawione na swój indywidualny albo partyjny interes polityczny. Jak donosi Wirtualna Polska, Jarosław Kaczyński ma być wściekły na Mateusza Morawieckiego i jego otoczenie za to, że jest ono przeciwne łączeniu się PiS z partią Zbigniewa Ziobro. Tygodnik do Rzeczy opisał w najnowszym numerze, że 20 posłów PiS szykowało się całkiem serio do opuszczenia tego ugrupowania i chcieliby dołączyć do partii, którą powinien według nich utworzyć Mateusz Morawiecki. Napisano, że tektoniczne ruchy w PiS mają zacząć się po wyborach prezydenckich, które powinny odbyć się w maju 2025 roku. Te doniesienia zdecydowanie dementuje otoczenie byłego premiera. Nie było żadnych takich działań. Na najbliższym kongresie włączymy do PiS posłów suwerennej Polski. Takie decyzje zapadły w kierownictwie partii w kontekście jedności i zbliżających się wyborów prezydenckich. Jesteśmy partią szerokiego namiotu, w której mieści się wielu polityków o różnych wrażliwościach. Pracujemy dalej, żeby zakończyć w Polsce ten smutny czas, który trwa od 13 grudnia. Pierwsza szansa już w maju przyszłego roku przekazało faktowi biuro Mateusza Morawieckiego.